Byłem na stadion, przybyłem gdzieś godzina 9:05. Budzik sobie nastawiłem na godzinę 7. Zjadłem jajecznicę na śniadanie, więc dobry posiłek przed meczem. Myślę, że da mi dużo energii. No i mam nadzieję, że dzisiaj pokażemy dobrą grę naszym kibicom, co jest bardzo ważne w kontekście właśnie wizualizacji jakby naszej gry. Najczęściej tam właśnie chłopaki gdzieś siedzą przy tam kąciku swoim kawowym, to właśnie witam się z nimi pierwszymi, właśnie zazwyczaj są już. No i potem z każdym po kolei. Po prawej stronie siedzi Michał Grudniewski, a po mojej lewej Michael. Z taką osobą raczej cichą. Jest mega pracowitą na pewno osobą. Przed treningiem godzinę przed przychodzi, już pracuje. No Bechcik jest na pewno bardzo cichą osobą i nie mówi zbyt wiele, ale jest bardzo takim optymistycznym chłopakiem, więc kiedy się odezwie, wtrąci swoje 3 grosze, to zawsze jest to jakiś tam pozytywny bodziec w rozmowie i no nie jest nim na pewno nigdy smutno. Wiadomo, jak to jest w szatni, gdy jest więcej ludzi, a wiadomo, gdy jest się z osobami w podobnym wieku lub w swoim wieku, to tak mamy też wspólne poglądy i na pewno jest też ciekawą osobą. Nawet na treningi razem wszyscy jeździmy jednym autem, 5 osób się zabieramy, więc jest dużo tematów do obgadania w trakcie drogi, nawet gdy są korki na niciarnianej. Jeździmy na treningi z Robertem Prochownikiem, Karolem Czubakiem, Konradem Reszką i Filipem Bechtem. No jeździmy razem na treningi, gdzieś tam zabieramy się razem. Wiadomo, jak to po tej naszej kochanej niciarnianej, czy z powrotem wracamy na stadion, fajnie dużo tematów poruszamy. Jeździmy ja, właśnie Filip, Konrad, troszkę Majkę i Robert Prochownik. Tak, no tym bardziej, że jak wracamy, to są duże korki na niciarnianej, także jest czas, żeby pogadać. Także to jest... I Filip też tam się otwiera, no bo też inaczej jak wśród młodych, tak? Może nie aż tak bardzo, że zmienia nagle swoją osobę, ale jest troszeczkę głośniejszy. No to Radio SK i jedziemy na trening, nie? Bardzo się cieszymy też z tego, że no, właśnie na 0 z tyłu to też daje więcej pewności siebie i zarówno obronie, jak i bramkarzowi, i ogólnie całemu zespołowi.